Ile też pomodlimy się już na końcu modlitwą o wylanie Ducha Świętego, Jego darów i posłanie nas na misję nowej ewangelizacji, tak jak świętego Jakuba, będzie błogosławieństwo i potem będzie modlitwa na końcu, czy po spotkaniu już wstawiennicza, ale o tym jeszcze powiem, ale to może jeszcze przed błogosławieństwem. A teraz, kto jest, takie pytanie, kto jest pierwszy raz, niech podniesie rękę wysoko. I ci, którzy są z ojcem Pio na dole, też nie podniosą ręce. Zaśpiewajmy jeszcze do Ducha Świętego i połóżmy, może tak, chwyćmy się za, o właśnie, za dłonie na końcu. Tej pieśni nie ma w śpiewnikach, ale szybko się nauczycie. Duchu Święty w nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty w nas, rozpalaj serca uwielbieniem Jezusa. Przyjdzie ogień, przyjdzie kolej. Duchu Święty, rozpalaj serca, uwielbienie Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty, rozpalaj serca, uwielbienie Jezusa. Przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wiatr, przyjdź jak deszcz, przyjdź jak ogień, przyjdź jak olej, przyjdź jak wi
się. Wychwalaj Pana, wzywaj Ducha Świętego. Szariale, 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 Hari Ale, Hari Ale, Ale, Hari Ale, Hari Ale, Hari Ale, 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 Hari 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 Ale, Hari Ale, Hari Ale, Hari Hari Ale, Hari Ale, Hari Ale, Hari Ale, Hari Ale, Hari Ale, Ale, Hari 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 Ale, Rozpalaj serca, uwielbienie Jezusa. Poruszaj się, Duchu Święty, w nas.
Jezusa. Prosimy Cię, poślij nas. Chcemy, jak święty Jakub, w mocy Twojego Ducha, obdarowani charyzmatami, darami, a przede wszystkim pragnąc być pokornymi jak Ty, Panie. Z odwagą głosić Twoją Ewangelię. Nie bać się nikogo i niczego, tylko grzechu. Panie, poślij nas. Jesteśmy napełnieni, przygotowani. Chcemy być świętymi. Panie, chcemy być świętymi. Daj nam łaskę, żebyśmy stali się świętymi. Żeby każdy z nas stał się świętym. Jak Jakub, jak święty Jakub. Panie, wiemy, że dzięki Tobie będzie to możliwe. Że wyrośnie nowe pokolenie chrześcijan, którzy będą świętymi, którzy będą świętymi, którzy będą charyzmatykami, którzy będą kochali Ciebie i kochali Maryję i kochali Kościół, którzy będą budowali Kościół, którzy będą budowali go duchowo, a jak trzeba to materialnie. Panie, poślij tu obecnych tych, którzy będą słuchali to spotkanie. Rozpal ich. Poślij ich, Panie, aby łowili duszę dla Królestwa Niebieskiego. Aby byli jak Jakub, jak apostołowie. Aby byli radośni, aby byli szczęśliwi, będąc z Tobą, zjednoczonymi. Panie, poślij ich do miast, do miejscowości, do różnych parafii, do różnych miejsc pracy, do różnych szkół. Jak trzeba to, do różnych też państw i kontynentów. Poślij ich daleko, jak trzeba, Panie. Aby dzięki nim wielu ludzi się nawróciło. Wielu stało się również świętymi. Błogosław dzieci, które tutaj są, aby one kiedyś też przerosły swoich rodziców. Aby wyrosło nowe pokolenie kapłanów, zakonników, zakonnic. Aby Kościół przeżył odnowienie także w Polsce pod względem powołań. Aby seminaria pękały w szwach, Panie. Aby były odnowione seminaria, diecezje, zakony. Odnów, Panie. Odnów nas. Najpierw nas. Zacznij od nas, Panie. I poślij nas. Jesteśmy ubodzy, nic nie mamy po ludzku, ale po Bożemu mamy wszystko, bo mamy Ciebie i Twoje błogosławieństwo i Twoją łaskę. Jesteśmy gotowi, Panie. Pójdziemy tam, gdzie Ty chcesz, abyśmy poszli. Amen.
A teraz chwila zastanowienia i ci wszyscy, którzy chcą pójść tam, gdzie Jezus chce ich posłać, niech podniosą rękę wysoko do nieba, dobrze? A trzeba się jeszcze zastanowić. Panie, widziałeś, że wszyscy chcą iść za Tobą. Wszyscy? Teraz będzie błogosławieństwo związane również z poświęceniem dewocjonalii i będzie modlitwa wstawiennicza. Kto jeszcze nie przyjął komunii, a chciałby, to dopiero po modlitwie wstawienniczej, czyli na końcu, jak już po prostu większość będzie omadlana, po modlitwie, to wtedy będziecie mogli podejść tutaj do komunii. I teraz właśnie, żeby zachować porządek, wielu jest tam jeszcze na dole w kościele, więc bym prosił, żeby też dwóch kapłanów poszło. Tam chyba, zdaje się, ksiądz Marek jest na dole, a jeżeli nie, no to żeby dwóch kapłanów tam było na dole i omadlało was na dole, ci, którzy są na dole w kościele. A tak? Dobrze. A reszta kapłanów będzie omadlała tutaj na górze. I teraz szczególnie tutaj na górze, bo na dole to nie ma może aż takiej potrzeby, ale tutaj trzeba powiedzieć kilka słów. Więc bardzo proszę, posłuchajcie mnie, drodzy. Ci, którzy są na środku, bardzo proszę, niech wyjdą z kościoła. Bardzo proszę, wyjdźcie z kościoła, bo musi być przejście. Bo jak będą omadleni, to potem oni nie będą w stanie wyjść tutaj i będzie zator, będzie zamieszanie. Także bardzo proszę, ci, którzy są na środku, niech się ubiorą, niech wyjdą na zewnątrz. No, także tak właśnie. Dziękuję wam, bo po prostu będzie to, to jest konieczne, żeby ci, którzy są omadlani, potem po prostu wychodzili. I proszę, omadlani wychodzą nie bokami, tylko środkiem. Wychodzimy, wszyscy omadlani wychodzą potem środkiem. Bardzo was o to proszę. A pozostali, którzy są w kościele, oprócz tych, którzy wiadomo wyjdą, teraz już wychodzą, prawie wszyscy wyszli, którzy byli na środku. Jeszcze bym prosił, żeby ten środek wyszedł. I teraz idziemy do jednego z kapłanów, nie przechodzimy od kapłana do kapłana. Bardzo was o to proszę, bo ja często sobie żartuję, jak idziesz do jednego z kapłanów, to Pan Jezus da ci łaskę, pójdziesz do drugiego i przez to nieposłuszeństwo on ci wszystko zabierze. Także jak pójdziesz do drugiego, wszystko ci zabierze. Więc idziemy tylko do jednego kapłanów. Taka uczciwość właśnie i taka też, no, żebyśmy nie za dużo chcieli za jednym razem. Powoli. I za chwilę osoby, które są tutaj na początku, podejdą do modlitwy, a wszyscy inni stoją, bardzo was proszę. Albo mogą sobie siedzieć, ale nie rzucamy się wszyscy do przodu. Jesteście, siedźcie sobie albo sobie stójcie. Tutaj będzie jeszcze diakonia muzyczna jeszcze towarzyszyć w tej modlitwie, ale najpierw omadlamy tych, którzy są na przodu. I oni potem powoli, stopniowo podchodzą. Bardzo powoli. Bardzo was o to proszę, bo
zdarzyło się tak na jednym ze spotkań, że nie dało się nic ruszyć, bo taki był ścisk tutaj na początku przy ołtarzu. Dobrze, więc tutaj nasi porządkowi też czuwają tutaj nad wami. Proszę więc o takie zrozumienie naszych porządkowych i naszych porządkowych proszę, oni wiedzą, ale żeby tutaj też byli tacy delikatni, żeby też wszyscy wiadomo, tutaj chcemy modlitwy, więc dobrze. To więc można. Niewiele brakowało, bym zapomniał, że jeszcze błogosławieństwo to ogólne i teraz proszę naszego współbrata, ojca Grzegorza, żeby nam błogosławił, bo nie wszyscy muszą, bo jak to modlitwa wstawiennicza nie jest obowiązkowa. Kto nie chce, może po prostu już wracać do siebie. A jeszcze wiele osób, które będzie wracało do siebie w powrocie, jak zwykle będą też niespodzianki, także trzeba się przygotować na niespodzianki od Pana Jezusa w czasie powrotu. Niech was błogosławi przez wstawiennictwo wszystkich świętych, szczególnie dzisiaj świętego Jakuba, apostoła, i posyła was na misję nowej ewangelizacji w mocy, w radości i z odwagą. Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pieśń numer 26.